Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Skorn, odcinek chyba numer 7. No i może pamiętacie, ostatnio właśnie przybyliśmy takim oto pojazdem, nie wiem, jakimś tramwajem z zupełnie innej lokacji. No i teraz jesteśmy w nieco innej krainie, z nieco chyba jakimś innym wystrojem. Taka, nie wiem, trochę bardziej jasna jest ta cała kraina. Nie wiem, czy to będzie miało w sumie jakikolwiek wpływ na historię, zobaczymy jeszcze zresztą. Dobra, czyli to możemy takie kółko wykonać i... No tak, to jest przejście do tego ogromnego zamczyska. Patrzcie tylko na te wystroje, niesłychana sprawa. Przypominają się te obrazy Hansa Gigera, tak się on nazywał, jak mnie pamięć nie myli. Dosyć podobne właśnie obrazy tworzył, podobne scenerie. No i teraz pytanie, o co może w ogóle w tej lokacji chodzić? Mamy jakąś kobietę chyba w ciąży zaznaczoną. Może to będzie jakiś główny wątek? Przy okazji jeszcze muzyka jakaś całkowicie nowa, nie wiem. Taka bardziej tajemnicza. Jeszcze więcej tych kobiet w ciąży. Może jakiś główny motyw przewodni tej całej historii, nie wiadomo. Ciężko w sumie powiedzieć. Czyli tędy się niestety nie przedostaniemy. Jakiś skrót należy odblokować dopiero wtedy. No dobra. W takim razie chyba mamy jedno przejście z tej głównej strony. Nie widzę niczego innego. Tutaj natomiast nie ma żadnego przejścia, chociaż taka wątpliwa dziura była zaznaczona. Dobra, więc jedyna opcja, jaką jeszcze widzę, no to wspiąć się do tej oto przerażającej, nie wiem, willi, zamczyska, czy tam jak to wszystko można nazwać. W sumie na stan obecny jest dosyć spokojnie, ale stawiałbym, że taka sytuacja raczej długo nie będzie panowała. Tu jeszcze jakieś przerażające dziury. No, ciekawe miejsce. Mamy jeszcze jakieś drobne korytarze. Możemy tędy zejść o wiele niżej, ale to zrobię sobie za chwilę może. Skupmy się na tej głównej... Nie wiem... głównej hali. Może zaraz dostaniemy jakieś dodatkowe szczegóły. Jak się tędy dostać? Na sam środek. To jest kluczowa sprawa. Tam jeszcze jaki widok. Kurde, o co w tym miejscu chodzi? Fascynujące. Natomiast jeżeli chodzi o drugą jeszcze stronę... Czy to będzie symetrycznie, czy jak? Tak, po raz kolejny możemy zejść na teren niżej. Chyba na samym początku tą stronę sobie wybiorę. Ale jeszcze w ramach pewności spójrzmy tędy. To już nie mogę niczego wcisnąć z tego, co widzę. Chociaż mamy jakieś, nie wiem... przekrętła, czy tam jak to w ogóle nazwać? Nie, ktoś wisi w ogóle na tym. Jakieś rzeźby chyba. No tam trzeba się jakkolwiek dostać, jeszcze nie wiem jak niestety, dobra. Czyli główna hala została sprawdzona, główne pomieszczenie. Teraz zobaczymy natomiast przykładowo tędy. Mamy jeszcze widok na jakąś poboczną lokację, chyba tą, która wcześniej była jakkolwiek przedstawiana. I mamy piętro niżej. No zupełnie inny klimat niż to, co do tej pory widzieliśmy. W sumie nawet nie widać żadnych potworów. Ciekawa sprawa, o co z tym chodzi. Ten natomiast... O, mogę coś uruchomić. I powiedzmy, nie da się włożyć tego w inne miejsca. Kurde, na czym to w ogóle polega? Czyli można to włączyć, wyłączyć? Co ja w ogóle teraz zebrałem? Nie wiem, czy to jest dobrym podejściem. Chwila, moment, natomiast jeżeli tędy przejdziemy, a czyli to są schody zniszczone i to jest przejście do tej głównej hali, okej. Raczej przynajmniej tyle już wiemy.
Co mnie jeszcze interesuje, to przejście dalej tędy. Czy są jakieś schody jeszcze niżej? Nawet nie zwróciłem uwagi i... Chyba rzeczywiście? Dobra. Jest tu bezpiecznie? Chyba tak. Coś należy jeszcze włożyć. Nawet mamy zaznaczone jakąś, nie wiem, może głowę jakiegoś kolesia. Widać, że brakuje mu chyba szyi. Ten natomiast... No tak, teraz czuję się 100 razy mocniejszy. Jeszcze raz! Come on, jeszcze było mi mało. O co w ogóle z tym chodzi? Mogę się tak dobijać. Ja życie jeszcze tracę, o co chodzi? Ej, na co mi to było? Co to za mechanizm jest? Porąbane. Nie wiem, fajne mechanizmy. To chyba, żeby ukarać jakiś, nie wiem, potworów, którzy nie wykonują rozkazów albo coś w tym stylu, bo nie widzę innej opcji. O, co jest? Mogę coś wykonać jeszcze? Jakaś winda czy jak? Nie wiem. A coś niby uruchomiliśmy, ale... Nie przejdę dalej, to bez sensu. Przed chwilą słyszałem jeszcze jakby się coś... Może muszę jakkolwiek poczekać? Coś się dzieje jeszcze? Nic nie mamy. Próbuję zrozumieć te wszystkie mechanizmy. Coś się jeszcze dzieje tak... wokoło mnie. Mieliśmy przed chwilą takie, nie wiem, trzęsienie ziemi albo coś w tym stylu. Nie wiem w sumie, od czego to może zależeć. No... mamy jakieś nowe mechanizmy. Trzeba będzie jeszcze jakkolwiek się domyśleć, o co z tym może chodzić. Tutaj jakiś klaustrofobiczny jeszcze korytarzyk. No, czuję, że niebawem może być niebezpiecznie. Okej, przepiękny widok na jakąś inną lokację. A tędy? No, mamy kolejny korytarz, dziękuję serdecznie. Chyba nikogo nie ma. Jakiegoś kolesia niby zabrałem, ale... W którą stronę miałbym go teraz aktywować? Mamy amunicję? Co ja mam z nim zrobić niby? Może tędy to jakkolwiek włożę. Spróbujmy. O kurde! Aktywowałem jakiegoś kolesia chyba. Chwila, moment. Na wszelki wypadek się uleczę i wezmę sobie jeszcze inne rzeczy. Koleś mnie goni chyba, tak mi się wydaje. Tam wstał, czy jak? Mam jeszcze więcej amunicji? Dobra, zobaczmy jak tam z moją amunicją. W sumie nie mam tego jakoś super wiele. Do tego w ogóle nie mamy. Ciężka sprawa. Czyli pod tym względem jestem ustawiony, ale... Czy ja z tamtym kolesiem muszę się jakkolwiek pojedynkować? No tam jakkolwiek chyba stoi. Ha. Nie wiem, na czym to szczerze mówiąc polega. Tu jeszcze można by było coś z drugiej strony uruchomić. Może trzeba go jednak jakkolwiek załatwić.
Dobra, spróbujmy jeszcze raz. O co w tym miejscu w ogóle chodzi? Chyba brakuje mu jakiś nóg albo coś w tym stylu, albo rąk, nie? On koleś nie może wstać teraz. Bo może to muszę jakkolwiek rozwalić? Jest w ogóle taka opcja? Nie mogę tego rozwalić. Może tego w takim razie. Kurde, koleś, uspokój się. Dobra, chyba daliśmy radę, okej. Okay. Co w związku z tym? Na co ja go w ogóle załatwiłem? O, mogę go teraz jeszcze zabrać, się okazuje. Zwłoki potwora. Kurde, o co w ogóle w tym chodzi? Dosyć zwariowana ta fabuła, trzeba jednak przyznać. I na jego miejsce pojawił się kolejny. Dobra, tylko pytanie, co ja mogę dalej z tym jeszcze zrobić? Dziwne, że tego nie mogłem akurat zniszczyć. Też jest w kapsule. Tylko muszę go dopiero tam włożyć. Nie ma jakiejś innej opcji. Może muszę go jeszcze jakkolwiek wyrzucić gdzieś? Nie, nie ma żadnej tej możliwości. Albo do przepaści go zrzucimy, także nie ma takiej opcji. Tędy? O, działa! Szczerze mówiąc, nie wiem, co ja tutaj kombinuję, ale włożyłem kolesia i... Aj, będziemy go jeszcze gnietli. O co chodzi? O, cudownie, mamy sok z potwora. Tylko co z tym sokiem można teraz zrobić? Może tędy włożę, czyli w to miejsce, gdzie otrzymałem właśnie tą całą kapsułę. Chyba rzeczywiście, okej. Okay. Coś udało się niby naładować. A, okej, okay. Czyli wyrósł mu ten kwiat jakiś na czole. Pamiętam na jednym zwiastunie, że była taka w sumie rzecz. Teraz koleś się na mnie jakkolwiek patrzy. O co chodzi? No w każdym razie chyba muszę zrobić to samo jeszcze po raz drugi. No tak, nie mamy tego soku, musimy jeszcze tego drugiego rozbić, dopiero wtedy, tak? Jestem prawie przekonany, że to o to w tym wszystkim chodzi. Dobra, czy jesteśmy załadowani, wszystko już mamy w porządku. No nie wiem, czy to będzie aż takie proste. Czyli co, musimy przejść na drugą stronę, come on. Dobra, to jest moim kluczem. No i wystarczy zrobić to po raz kolejny. Kurde, co ja w ogóle kombinuję? Chciałem na samym początku sprawdzić, czy... mogę to jakkolwiek rozwalić za pomocą tej pierwszej broni, a nie za pomocą broni palnej. No nie mogę go w ten sposób rozwalić od razu, muszę go najpierw tędy wsadzić. A to jest akurat dosyć, nie wiem czy dobrym pomysłem. Bym się jakkolwiek tam ruszał. No właśnie, mamy demona. Dobra, pora się stąd zmywać. Czyli... nie, nie mogę się cofnąć w żaden sposób. Kurde, koleś strzela do mnie z jakiegoś granatnika. Myślę, że to wszystko eksploduje. Jak sobie na niego radzić teraz, pytanie? Może jakkolwiek go zajdę? Coś sobie tutaj koleś ładuje i... sam w sumie nie wiem. Ma jakieś chyba jeszcze sobie punkty po bokach.
No właśnie. Chyba dobrze zrobiliśmy z drugiej strony. Nie da rady. No tak czułem, że normalnie z kolesiem nie zawalczymy. Czyli trzeba po prostu ominąć kilka strzałów i po jakiejś chwili... Koleś pokazuje to swoje, nie wiem, czułe miejsce, czy tam jak to nazwać. Kurde, ale szybkie te graty. To nie wystarczy. No całe szczęście koleś nie przewiduje, w którą stronę będę chodził. Niektórzy wrogowie tak w sumie robili. Więc da radę to jeszcze jakkolwiek załatwić. O! Come on, przeładowuj! Jeszcze mu mało. Teraz dopiero? Come on! Chyba jeszcze raz muszę mu to zrobić właśnie w ten lewy bok. Dopiero wtedy. No wydaje mi się, że tak normalnie bym z kolesiem nie wygrał. Jeszcze mu mało? A dobra, teraz to już nie wiem jak sobie radzić. O, chyba się popsuł? Czy jeszcze się porusza? O, mamy ten granatnik chyba. O, o! Chyba byłem zbyt chciwy. Jak tam w ogóle moje zdrowie? Jeszcze pytanie. A nie, nic nie straciłem. Koleś jest coraz szybszy. Ale zwariował. No musi kiedyś przeładować. Tylko teraz pytanie, w którą stronę miałbym go atakować? Jeszcze nie wiem. Może jakoś od pleców albo coś w tym stylu. Stawiałbym, że w końcu jakkolwiek stanie, nie wiem. O kurde, jak ja oberwałem. Bez przerwy będzie chodził? Na plecach coś ma, może nie wiem. Nie mam pojęcia. Będę mu w twarz strzelał? O co może chodzić? To już jestem zgubiony, nie wiem o co może jeszcze chodzić tutaj twórcom. Ha. No nawet się nie poruszył. Może jeszcze z tej broni jakkolwiek spróbuję, nie wiem. W sumie jeszcze nie testowałem. Czy on się jakkolwiek wychyla, czy coś w tym stylu? Nawet nie widzę. No sobie nic nie robi z tego, nie wiem. Może i tak muszę go jakkolwiek zaatakować, no nie widzę totalnie innej opcji. Jeszcze mu mało? Wyjechałem mu wszystkie najlepsze ataki.
Ten atak absolutnie już nic nie daje, no nic nie mamy już. Fajna sprawa. Więcej amunicji? Nie mam. No i o co w tym chodzi jeszcze? What the hell? Co ja mam jeszcze wykonać więcej? O, zaraz! Koleś się jakkolwiek uchylił, ale w sumie nie wiem dlaczego nawet. Bez przerwy tylko obrywam. Come on, koleś. Się trzech z tym uchyla, ale nie wiem dlaczego w zasadzie. Halo, halo, witam serdecznie. Dobra, może jeszcze z nim wygram w takim razie. Chyba widzę już potencjał. Tylko problem polega na tym, że wszystko straciłem. Dobra, witam serdecznie. Czy ten koleś będzie jakkolwiek mnie atakował? Z ręki najlepiej? No właśnie. A, czyli tak. Kurde, szkoda, że całą amunicję jeszcze zmarnowałem na to. Głupia sprawa. Dobra, halo, halo, jeszcze raz, koleś. Co kombinuję? Jeszcze mu mało? Chyba wygraliśmy. Dlaczego? Chyba uderzyłem go w tyłek i dlatego. O co chodzi? Po tym ostatnim ataku już nie wytrzymał. Jaka w ogóle rozgrywka. Dobra, czyli cudowna sprawa. Mamy jeszcze jakąś dodatkową amunicję. To się z pewnością przyda. No i mamy tego trupa. Tak jest. Kurde, jak mi się to udało, to nie wiem. Z tej najprostszej broni można nawet to zwyciężyć, nie trzeba marnować tej najlepszej amunicji. Się jednak okazało, ciekawa sprawa. Dobra, czyli potrzebuję ten sok z potwora. Halo, halo. Czy to już wystarczy, czy jeszcze mam coś zrobić więcej? Może jeszcze broń zmienię? Wcześniej można było to aktywować, ale teraz już nie ma takiej opcji. Może za mało tego soku jeszcze jest, kurde. Dziwna sprawa. Okej, czyli szukałem rozwiązania, chyba trzeba było wyjąć po prostu tą broń pod czwórką i nagle miałem właśnie coś takiego. Czyli z tą krwią już więcej nie zrobię, natomiast właśnie z tą bronią nową się jeszcze zastanawiam, może tędy trzeba by było jakkolwiek strzelić. Jeżeli mamy w ogóle jakiekolwiek naboje, bo też nie sprawdzałem. Czy to jest jakiś granatnik? No dobra. Ha, czyli mamy jeszcze takiego jednego kolesia do aktywowania.
Ciekawe, czy po raz kolejny będą kłopoty. No cóż, nie chciałbym po raz kolejny się z kolesiem pojedynkować, szczerze mówiąc, no ale zobaczymy. Teraz już przynajmniej znam taktykę. Jeszcze z jednym trzeba sobie radzić, no nie. To nie było najlepszym chyba rozwiązaniem, chociaż mając ten granatnik... Ciekawe, czy mógłbym od razu z nim wygrać. Spróbujmy. To się od kolesia odbiło dosłownie, nic mu nie zrobiłem. Dobra, to jest strata amunicji. Ajajaj. Czy muszę pod jedynką walczyć? Nawet nie mogę. Nawet nie mogę zmienić broni. O co chodzi? A, chyba wiem. Będę musiał mu to wrzucić do tego... na plecach, nie wiem, plecaka i dopiero wtedy on tam przed chwilą ładował. Jestem prawie przekonany, że to o to chodzi. A spróbujemy. Come on, koleś. Musisz przeładować nareszcie. Co w ogóle kombinuje? No, okej. No, to był mój ostatni strzał. Ciekawe, co by się stało, jeżeli bym to zawalił. No bo właśnie szukałem rozwiązania. Może byłaby gdzieś jeszcze jakaś inna możliwość. Kurde. No dobra, ta runda była akurat o wiele prostsza. Na jeden uderzenie można było to wszystko zwyciężyć. Dobra, czyli numer 3 już potworek załatwiony. I to chyba powinno już załatwić totalnie sprawę. No, to się rozumie. Mamy kolejny koktajl, czy tam jak to wszystko nazwać i... O, jeszcze ten. Ale co się z nami dzieje? Jakieś macki wszędzie. Cóż, wiele z nas nie pozostało. Nawet nie mogę broni teraz zmienić, tylko to mamy dostępne, okej. Tylko problem w tym, że nie mam amunicji. Nie wiem, co mi teraz gra zagwarantuje. To nie działa? A, wiem chyba. Chyba muszę tędy jakkolwiek się przedostać. Mogę się jeszcze jakkolwiek uleczyć? Dobra. No bo była jeszcze jedna opcja, bo teraz nie wiem, nie mogę się ruszać, ale za pomocą tego być może przywróci mi to kontrolę nad ręką? Dalej nie mogę na przykład broni zmienić. Nie wiem, czy to jest w ogóle dobrym podejściem. Kurde. No spróbujmy jeszcze raz. Come on. Nie mogę. Jak ja muszę to teraz naprawić niby? Ale dziwna sprawa. Nie wiem. Jest tyle tajemniczych rzeczy. Dobra, więc okazało się, że musiałem jeszcze raz zrestartować tą walkę z bossem i najprawdopodobniej tędy będę musiał strzelić, bo nie miałem amunicji. No jeżeli teraz strzelimy, to odblokujemy jakieś nowe regiony. No tak, czyli rzeczywiście.
Właśnie głupia sprawa, że nie mogłem tej amunicji zregenerować sobie, nie było żadnej opcji. Tam musimy odblokować jakieś kolejne przejście na wyższym poziomie. Ale niestety nie mam jeszcze czegoś takiego. Tutaj natomiast... Czy to jest amunicja, czy do czego to służy? Spróbujmy. A nie, to jest po raz kolejny, że życie stracę. Dalej nie mam pojęcia, o co z tym chodzi, szczerze mówiąc. To mi nic nie gwarantuje. Ten natomiast, to jest amunicja, czy jak? Nie, to jest chyba zdrowie, okej. Okay. Przydałaby się amunicja do tego granatnika. Obecnie mam jeden strzał i w żaden sposób nie mogę z tego już zregenerować sobie obecnie. Dobra, w każdym razie tędy przejdziemy chyba. Ej, co jest? Dalej mam to niestety popsute. Kurde, o co z tym wszystkim w ogóle chodzi? Jestem tak zgubiony, że nie mam pojęcia. Czyli o to w tym wszystkim chodziło, czyli jeżeli z tego skorzystam, to mam tak minimalnie chwilę, żeby jakiekolwiek przedmioty wykorzystać inne. I tym oto sposobem otworzyłem te drzwi, normalnie nie było możliwości. Okej, dobra, to już przynajmniej wiem, o co z tym wszystkim chodzi. Dobra. Natomiast tędy. Chyba będę musiał strzelić w odpowiednim momencie w tamtą to stronę, ale to mam jedną próbę. Dobra, to będzie dosyć stresujące. No muszę odczekać. Nie widzę możliwości. Na razie... Nie, nie da rady. To jest zbyt krótko chyba. Czy to zawsze się będzie tak bez przerwy poruszał teraz? No, po raz kolejny tego nie weźmiemy. Kurde, co to w ogóle jest? Czy muszę się po pierwsze uleczyć? Jeszcze mam trochę leczenia. To sobie jakkolwiek wezmę i może sprintem tam podbiegnę, żeby wziąć ten materiał zaraz dodatkowy. Spróbujemy ten dodatkowy klucz. Come on. Dobra, okej. Okay. Czyli mamy przejście nareszcie. Ale to jest ograniczony czas. No to mi się od razu odradza po raz kolejny. Mógłbym jeszcze inną rzecz zrobić, a nie, tutaj już aktywowałem, tak? Mam jeszcze dużo zdrowia. Czy ja teraz nawet nie użyję tego klucza chyba? Po raz kolejny będę musiał to na sprincie wykonać. No właśnie. Kurde, to jest głupie. Nie wiem, czy mi teraz starczy czasu. Tutaj jeszcze jest jakaś inna opcja, ale po raz kolejny nic nie zrobimy. No właśnie. O co z tym wszystkim teraz chodzi? Tędy się nie da przejść, czyli muszę to jakkolwiek... Chyba z tej strony będzie szybciej. I tam przebiegniemy i użyjemy. To jest chyba odpowiednim podejściem. Dobra, nareszcie. O rany. W ostatniej chwili. Mamy jeszcze jakieś inne widoki. Może do obrady tego pasożyta z siebie jakkolwiek wyjąć. To było fajne, naprawdę. Ale nie.
Po raz kolejny nie mogę. Muszę to na speedrunie wykonać? Ciekawa sprawa. To jeszcze spojrzenie na jakieś, nie wiem, piętro niżej. No nic nie zrobimy innego. Nie ma opcji. Dobra, postaram się jeszcze raz na speedrunie to wszystko zrobić, super szybko przebiec i może to będzie po raz kolejny rozwiązaniem. A nie wiem, czy to jest zbyt daleko. Kurde. A i teraz się, nie wiem, operujemy chyba. Użyj kierunek. Kurde, nie wiem, jak to zoperować teraz. Chyba muszę na głowę pójść. Nie mogę nic więcej zrobić teraz. Wyjście, nie wiem. Czyli możemy już normalnie chodzić. O rany. Nareszcie sprawa załatwiona. Dobra, więc w tym miejscu raczej zakończę dzisiejszy materiał. Wiem, że do końca jest w sumie całkiem niedaleko, a więc tak, jeżeli interesuje was zakończenie, jak to się będzie prezentowało, no to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.